Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o tym, że islamiści usiłują nas zastraszyć, szczególnie usiłują zastraszyć mieszkańców Warszawy oraz pielgrzymów, którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży. Sakowana została jedna ze stron internetowych należących do Światowych Dni Młodzieży i tam właśnie pojawiły się wpisy, które mają wzbudzić nasze przerażenie, które mają nas przekonać, że nie jest bezpiecznie, że Warszawa spłynie krwią i tak dalej. Zaraz będę Cytował najpierw, jednak e, powiem, że jako pierwsze z tego, co wiem o tym, poinformowała strona TVP Info, a z niej e, taki skrót informacyjny e, dokonało PIKIO. W opisie macie linki do obu tych stron, je też podaję jako źródło. Z nich będę e, tutaj sobie e, cytował. E, co znaczy wpis? E, wpis. Pozdrawiamy naszych braci z okazji Święta Al Ad Al. Fii, filtr Allahu Akbar. Przyszedł czas na odpłatę. Nasi wrogowie zebrali się w jednym miejscu. Szczyt NATO razem z Warszawą spłonął w świętym ogniu. E, można to przeczytać na sakowanej stronie Światowych Dni Młodzieży Archigiecezji Lubuskiej. Na szczęście Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła już postępowanie. E, postępowanie ma na celu wyk. No, Wy, wykrycie sprawcy, że się tak wyraża, później e, w, dalszym, w dalszej kolejności, w zależności od tego, kim ten sprawca się okaże, o ile oczywiście... Uda się go wykryć, doprowadzenie do jego skazania. To no może nie być łatwe, gdyż jak twierdzi, jak twierdzi tutaj pan doktor Wojciech Szewka, który jest ekspertem do spraw terroryzmu islamskiego, na stronę Światowych Dni Młodzieży ataku dokonał hacker, który znajduje się na terenie Francji lub Niemiec, a jak wiadomo, i to podobno jest ze względu, można rozpoznać ze względu na to, w w jaki, sposób, w jaki sposób mówi, że to nie jest taki islamista, który się wychował na Bliskim Wschodzie, tylko, że to jest już taki islamista drugiego czy trzeciego pokolenia, prawdopodobnie syn albo wnuk imigrantów, mniej prawdopodobnie córka. Podobno to można poznać po tym, jak pisze. Dlaczego, Dlaczego to może być trudne? Dlatego, bo w tych krajach mamy oczywiście dzielnice muzułmańskie, zwłaszcza we Francji, do których wprost zostało powiedziane, że tam państw... Prawo średnio obowiązuje, że to jest trochę tak jak swego czasu fawele, że tam się policja bała wejść, nie wiadomo było kto tam rządzi, o co tam chodzi. No, miejmy nadzieję, że uda się to zrobić, miejmy nadzieję, że szybko sprawdza, zostanie schwytane. Ja powiem tylko od siebie tyle, bo pragnę troszeczkę uspokoić. Takie mam wrażenie, że też jest troszeczkę moja rola, że kiedy, kiedy jest coś niedobrze, to ja mówię, że jest coś niedobrze i przypominam, że już kilka dni temu opublikowałem raz z Wąskim, z kanału wąskich Kanał, taki vlog przedstawiający, jak wygląda Warszawa w przeddzień szczytu NATO, że policjantów, których było normalnie pełno na mieście, nagle wymiotło. Tam nie tylko ja sobie gadam, ale również pokazujemy, jak wygląda ta słynna patelnia w Warszawie, jak wyglądają przejścia podziemne w Warszawie. Jedziemy sobie tramwajem właśnie po to, żeby wam pokazać, że tam nigdzie nie widzieliśmy umundurowanych policjantów, a normalnie to tam jest ich pełno. I oczywiście tam w tym vlogu też tłumaczymy że zdajemy sobie sprawę, że umundurowani policjanci nie są najważniejsi, ale również są ważni, bo oni dają poczucie bezpieczeństwa. Jak się, nie daj Boże, coś stanie, to oni też y, również działają i oni kierują akcją ewakuacyjną w jakiś sposób, prawda? Tą taką pierwszą, najszybszą, tak? Tak, tak? Także jak chcecie obejrzeć, to obejrzyjcie tamtego vloga. Natomiast w tej chwili pragnę troszeczkę uspokoić, bo y, prawie zawsze to tak jest, że y, ludzie, y, dopóki nic się totalnie nie stanie, to uważają, eh nic się nie stanie. Spokojnie, ci wszyscy, którzy mówią, że trzeba się zabezpieczyć, że może coś się stać, to jacyś tacy dziwni są, nie należy ich słuchać. Natomiast gdy pójdzie groźba, wystarczy właśnie, że pójdzie groźba, i wtedy nagle wszyscy uu, boimy się, boimy się, boimy się, boże, co to się stanie, gdzie są ci policjanci, no to pragnę zauważyć taką najstarszą prawdę, którą wam wkładałem do głowy od kilku lat, że ci, którzy zamierzają coś zrobić, zwykle nie straszą, prawda? No nie będę przywoływał takich. Publicznych rzeczy, chociażby z mojego życia, gdzie y, nie straszyłem, a później się y, okazało dla wielu osób, jak już, y, jak już było po ptakach, bo albo się straszy, albo się robi. Właśnie taka jest zasada. Ja zawsze uważam, że trzeba robić, y, a ogólna zasada jest taka, że właśnie jak ktoś straszy, to zwykle nie zamierza zrobić. I to jest bardzo fajne, to jest y, bardzo pobud... Podbudowujące, e, moim zdaniem, to nawet fajnie. Ja się nawet ucieszyłem, że była ta groźba, ponieważ moim zdaniem to oznacza, że islamiści. Nie są w stanie e, przeprowadzić żadnej porządnej akcji e, na terenie Warszawy w czasie szczytu NATO, e, w związku z tym e, posunęli się do gruź. Po to, żeby zastraszyć, po to, żebyśmy się bali, e, po to, żeby nam dokuczyć, tak? Bo to jest forma znęcania się e, psychicznego na zasadzie takiej, że już nie wyjdziemy sobie spokojnie na ulicę, nie będziemy się cieszyć weekendem, e, który za chwilę mamy, nie będziemy się cieszyć pięknym dniem, to się będziemy bać. Czy czasem coś niepierdzielnie, prawda? E, Zwłaszcza, że tutaj nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby się zorientować, że jakby nie daj Boże coś cytuję pierdzielnęło, to raczej to nie będzie w okolicy Stadionu Narodowego, bo on jest obsadzony niesamowicie, tylko raczej coś się stanie w tak zwanych celach miękkich. Coś w jakimś centrum handlowym, w metrze, mimo wszystko, pewnie to metro jakoś obstawione jest, ale centra handlowe, jakieś autobusy, jakieś tego typu skupiska skupiska. Duże przejścia podziemne, to wszystko jest narażone. Tam lepiej się nie udawać i ludzie się będą bać. Po prostu będą się bać, więc zmienią swoje zachowanie ze względu na taką groźbę lub też no, pójdą z takim dyskomfortem psychicznym. Czyli, czyli o to im chodzi, oni ten cel, no niestety, osiągną. Natomiast ja pragnę zauważyć, skoro straszą, to prawdopodobnie do niczego nie dojdzie obym w tym razem miał rację, prawda? Obym miał rację, To oczywiście nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. Nie, nie jesteśmy bezpieczni, zwrócono na nas uwagę, już dawno zwrócono na nas uwagę, ponieważ jesteśmy ważnym e, krajem, który, e, no, który się przeciwstawia, niestety ostatnio m, pozwoliliśmy również się zauważyć. Tutaj na ten temat vloga między innymi nakręciłem, jak to, żeśmy bardzo mocno odtrąbili, że wysyłamy swoich żołnierzy i swoje samoloty e, w, w, do walki z państwem Islamskim. No to tam troszeczkę ludzi mnie schejtowało, że Ator, ty to tchórz jesteś, trzeba wysyłać i trzeba walczyć. Może tak, może nie. Ja tam to dokładnie tłumaczyłem, dlaczego moim zdaniem nie do końca należało wysyłać, a już na pewno jak żeśmy wysłali, to może nie należało o tym tak bardzo trąbić. Bo po co? Bo przecież terroryst to jest kwestia pijarowa. Oni muszą ukarać. To jest trochę jak z mafią. Mafia, czy, czy, czy gangster bardzo często musi wpieprzyć za przeproszeniem komuś, to nie oddał dług, bo jakby, jakby to odpuścił, to by inni też mu nie oddali. Albo komuś, to się stawia i nie chce zapłacić haraczu. To jest, to jest lepsze słowo, bo przecież mafia prawie nigdy nic nie pożycza, prawda? Haracz jest dużo lepsze słowo. Tak mi się jakoś skojarzyło z takim filmem dług, co właśnie był gangster, który ciągle tylko wyimaginowany długi chciał ściągać, nieważne. Tak samo tutaj. No my się zaczęliśmy temu ISIS trochę stawiać, więc wzięli nas pod lupę. Moim zdaniem teraz y, nic nie będzie. Natomiast czy na Światowych Dniach Młodzieży coś będzie? Nie wiem. Wcześniej twierdziłem, że nie daj Boże może coś być, ponieważ na to, szczyt NATO jest dużo łatwiejszy do zabezpieczenia. No tam są ileś tych oficjeli, prawda? Są te delegacje, oni będą siedzieli sobie na tym Stadionie Narodowym, który jest dość łatwy do zabezpieczenia, plus ileś tam hoteli. W tej chwili większość warszawskich hoteli na dole siedzą policjanci są jakieś bramki, tego typu rzeczy w miarę jest to poochraniane. No, na Światowych Dni Młodzieży będą setki tysięcy, jeżeli nie dobrze ponad milion ludzi, prawda? W związku z tym tam tych celów jest dużo, dużo więcej. Tam będzie większe skupisko, no i tam ci ludzie będą na, na placu, więc może być, może być ciężko. Na szczęście podobno to od czasów, gdy kręciłem ostatniego vloga, że może być nie za fajnie, się poprawiło, co odnotowuje z wielkim, z wielkim szczęściem tam Podobno dorobiono więcej miejsc ewakuacyjnych, podobno bardzo dobrze jest to infiltrowane. Mam szczerą nadzieję, że się uda. Jednocześnie chciałbym wyrazić wielki szacunek dla wszystkich, którzy się na Te Światowe Dni Młodzieży udadzą. To nie jest tak, że zachęcam, żeby pójść na Te Światowe Dni Młodzieży. Natomiast na pewno, jeżeli Na pewno znajdą się ludzie, którzy będą tych pielgrzymów, którzy teraz pójdą na Światowe Dni Młodzieży, wyzywać. Będą mówić, że są głupi, że jest jest y, prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego i po co ty się tam pchasz, po co się narażasz, idioto, i co, i, i, i jeszcze zginiesz i jeszcze cię podepczą. No. No, no ja właśnie chciałem wyrazić dzić szacunek, nie dlatego, że, że chcę zrobić coś na przekór wszystkim, tylko dlatego, że uważam, że ci ludzie, którzy mimo tego, że rzeczywiście tam jest zagrożenie terrorystyczne, że rzeczywiście oni mogą oberwać, że rzeczywiście oni ryzykują i że godzą się na to, że ja jacyś ludzie powiedzą, a ty to robisz po to, żeby kurczę, że, że, że nie wiadomo po co, ryzykujesz, żeby ryzykować, bo głupi jesteś, że właśnie mimo tych wszystkich rzeczy, że to robią... No, no to jest szacunek, bo oni w tym momencie pokazują taką niezłomność. I mimo, że ja bym chyba się nie zdecydował pójść na te Światowe Dni Młodzieży, znaczy ja się nie zdecyduję je, ale też z innych powodów, bo w tym momencie trochę będę, nazwijmy to, w innym miejscu, ale nawet gdybym był w Krakowie, to chyba bym się nie zdecydował i tym bardziej większy szacunek żywię dla tych wszystkich, którzy się zdecydowali, ponieważ oni po prostu pokazują faka islamistom, bo pamiętajcie, że celem terrorystów jest nie tylko to, de uh, ab mm. Aby dokonać jakichś spektakularnych zamachów, żeby ludzi pozabijać. Ich celem są skutki tych zamachów, a skutki są takie, że my się boimy. I w momencie, w którym y, oni nawet nie muszą dokonać zamachu, żeby y, zmienić nasze zachowanie, żebyśmy na przykład gdzieś nie poszli, gdzie chcieliśmy iść, albo żebyśmy gdzieś poszli, gdzie wcześniej nie chcieliśmy, żebyśmy zmienili nasze plany wakacyjne, żebyśmy kupili coś, czego nie kupiliśmy, byśmy wcześniej nie kupili, no to oni w pewien, moment, w pewien sposób do, y, mają swój sukces. To jest po prostu syndrom zastraszania społeczeństwa. Ja to się muszę wam przyznać, że poniekąd też trochę na mnie wpłynęli. Ja na przykład w wyniku tego, że uważam, że w Europie jest coraz mniej bezpiecznie, nie tylko ze względów na e, zamachy terrorystyczne, ale również ze względu na, nazwijmy to, całą geopolitykę, bardzo mocno zastanawiam się, czy nie kupić dla całej rodziny masek przeciwgazowych, e, ponieważ boję się, że nie daj Boże coś gdzieś zostanie rozpylony. Oczywiście uważam, że e, prawdopodobieństwo jest znikome, albo wręcz e, prawie żadne. E, niemniej jednak, e, no, wolę, e, wo wolę dmuchać na Zimna. Także wielki szacun dla wszystkich, którzy się tam udadzą. Jeżeli będą tam jacyś moi widzowie, bardzo bym prosił, żeby wysyłać mi na maila, albo żeby mi wysyłać na fanpage, na wideoprezentację, linki do filmików, żebym ja sobie mógł ściągnąć, żeby mi wysyłać relacje, jak tam jest, żeby mi wysyłać zdjęcia. Ja bardzo chętnie się przekonam, jaka na Światowych Dniach Młodzieży jest prawdziwa atmosfera, a nie tylko to, co nam podają mainstreamowe media także będzie mi bardzo bardzo miło. Natomiast jest jeszcze taki temat, że dużo ludzi się oburzał, obodziło, ale jak to ci islamiści byli w stanie zhakować stronę Światowych Dni Młodzieży, przecież to jest dobrze zabezpieczona strona i jak im się udało? No. Po pierwsze, nie jestem przekonany, że strona Światowych Dni Młodzieży to jest najbardziej chroniony obiekt w internecie. Mam takie wrażenie, że serwery Sony, czy serwery Pentagonu, czy nawet serwery polskich ministerstw jednak były lepiej chronione niż serwer, na którym stała strona Światowych Dni Młodzieży z informacji, jakie uzyskałem, co prawda nieoficjalnych, znaczy to była taka zwykła, normalna po prostu strona, ona nie była w jakiś sposób specjalnie zabezpieczana, w związku z tym to jest włam takiej raczej klasy, może powiedziałbym, mniej trudnej. Jeśli się mylę, bardzo proszę, napiszcie mi to w komentarzu. Natomiast y, chciałbym jeszcze przestrzec przed tym, że y, my traktujemy islamistów jako jakichś takich dzikusów, y, ludzi takich trochę gorszej kategorii, y, którzy prawdopodobnie mało wiedzą, którzy są mniej groźni, a jedyną ich bronią jest fanatyzm oraz to, że są zdolni do. Y, poświęc nie, nie, poświęcenia, do zginięcia razem ze swoimi celami, prawda? Y, no, no, nie, no, tak nie jest. Islamiści są. Então... Um... Tak samo nie chcę tutaj nikogo obrazić. Powiem to w ten sposób. Niedocenianie swojego przeciwnika to pierwszy krok do trumny. To, że nam w mediach, jak mówią o islamistach, to zawsze nam pokazują jakiegoś takiego włachmanu ubranego człowieka w kała, z kałachem, to wcale nie znaczy, że tak jest. Zobaczcie, zauważcie, że państwo islamskie prowadzi regularną wojnę z armiami. Między innymi, no z armiami, tak? Po prostu z armiami. To skoro ktoś jest w stanie prowadzić regularną wojnę z armiami, bo przecież tych armii już jest kilka. Była rosyjska formalnie tam, no, no, no tego jest masa, tak? No to chyba coś sobą reprezentuje. I odbijanie terenów państwa islamskiego jest żmudne i mozolne. Tam jeżdżą, tam jeżdżą czołgi, tam jeżdżą samochody, na których jakieś ciężkie uzbrojenie zamontowano. On im przecież co jakiś czas tym islamistom udaje się rozwalić czołg, y, udaje im się chyba y, zniszczyć jakieś cele latające. To coś sobą jednak reprezentują kwestii militarnej i niedocenianie ich to jest po prostu, e, moim zdaniem, samobójstwo. Zauważcie też na taką e, prostą rzecz, że no, islamiści jeżdżą tymi czołgami. Ja nie, nie będę się kreował na jakąś specjalistę od, e, od pojazdów militarnych, niemniej jednak ilu z was e, jechało czołgiem? No pewnie nie jest to za trudne. E, zwłaszcza tymi czołgami starszego typu, w, który jest mniej, w, którym jest, w których nie jest mniej elektroniki. Ale to jednak nie są dzikusy. Skoro więc umieją obsłużyć sprzęt wojskowy To dlaczego nie mieliby umieć włamać się na stronę internetową Taką zwykłą Albo dlaczego nie, nie umie, mieliby nie umieć wejść do głębokiej sieci Gdzie do głębokiej sieci umiem wejść nawet ja e, Przypominam, że były vlogi czym, Gdzie tłumaczę czym jest Dark Web I e, gdzie tłumaczę czym jest Tor i e, tor, tor to jest narzędzie do wchodzenia do Dark Webu I sieci cebulowej itd. Obejrzyjcie to, i to jest seria analogowy vlog mniej więcej rok temu były o tym vlogi, co za problem tam wynająć hakera, który po prostu za pieniądze się włamie, przelewi w bitcoinach i tyle. Ja to nie popieram, ale, ale także tutaj nie rozumiem. Uważam, że, to, że właśnie to, że my ich nie doceniamy, to będzie gwóźdź do trumny naszej cywilizacji. Także sugerowałbym właśnie, żeby doceniać, sugerowałbym właśnie, żeby, żeby szanować przeciwnika, przeciwnika, który mówi wprost, że chce nas wyrżnąć. I z jednej strony głupotą jest mówienie, że no właśnie takie sugerowanie nam, że ten przeciwnik jest nieistotny, to jest właśnie usypianie naszej czujności i przez to możemy mieć cholerne problemy. I tyle moi kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam Was na wieczorny vlog, teraz to chcę Was do tego troszeczkę przygotować, no teraz w wakacje będzie mniej materiałów, mam dużo więcej pracy na głowie z innych powodów, mniej więcej się we wrześniu, w październiku dowiecie, co mam na głowie, szykuję coś fajnego, coś fajnego dla nas wszystkich, co mam wrażenie, że się wielu osobom spodoba, do tego jeszcze dochodzi to, że nie ukrywam, że jak jest gorąco, to, no, to to jest gorąco, no po prostu gorąco. Komputery się przegrzewają i wolniej myślą. Mi się również przegrzewają zwoje mózgowe, tak oczywiście w wielkim skrócie opowiem. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam do oglądania pozostałych vlogów. Zachęcam również do dawania łopak w górę oraz komentowania filmu. Pozdrawiam, do zobaczyska. pa! pa.